Get. Słowo uniwersalne. Witam serdecznie, Krzysztof Sarnecki, Quest for English. O czym dzisiaj? Otóż o tym, że jest takie słowo w języku angielskim get, którym możemy oporządzić na przykład opis całego dnia. Posłuchajcie, jak to mogę zrobić. I got up at 6 a.m. At 6 in the morning, mogę powiedzieć. I got up. Wstałem. To get up, wstawać. Następnie mogę powiedzieć I got my breakfast. Oczywiście nie będę tego tłumaczył dostałem moje śniadanie, tylko przetłumaczę to zjadłem śniadanie. Tak? Kolejna sprawa. I got out. Opisuję, tak? I got out. Wyszedłem at 7:30. I got out at 7:30. Tak jakbym chciał powiedzieć I left my house, tak? I got on the bus. Wsiadłem do autobusu. Zauważmy, wszędzie używamy słowa get. To get on the bus, get off the bus. Na przykład at 7:40. I got off the bus at 7:50. Następnie w szkole I got my grades. They were good. Czyli otrzymałem jakieś tam oceny. Później mogę powiedzieć, że pewne rzeczy działy się w szkole. I got my results back. Talking about the test that I had 2 weeks ago. I got my results back. Okay? Albo test result. Ja mogę też powiedzieć I got involved. I got involved. Zaangażowałem się w coś. I got involved in a new project. Następnie I got out from school at 3 p.m. I got on the bus. I I got off the bus. Wsiadłem do autobusu, wysiadłem z autobusu, a następnie mogę powiedzieć I got home. Dostałem się do domu, przyszedłem do domu, tak? O którejś tam godzinie i znowu mogę powiedzieć at 3:30. Mogę też powiedzieć, że I got my mom angry. I got my mom angry. Czyli doprowadziłem do tego, że mama była zdenerwowana, a tak naprawdę zezłościłem mamę, ale I got my mom angry to jest po prostu zezłościłem mamę. I znowu to słowo got jest takim uruchamiaczem akcji. A później, and later, I got along with her. Czyli dogadałem się z nią. A zgodziliśmy się. Tak? W kontekście, że przedtem była zła. Spędzaliśmy czas razem i było w porządku między nami, tak? Atmosfera była w porządku. I got through my homework. Przeszedłem przez moje zadanie domowe. By 8 p.m. Do 8 wieczorem. Okay? Słowo get. Mówimy tutaj o przeszłości, bo opowiadamy, że to się działo w przeszłości. Jest słowem uniwersalnym, jest takim uruchamiaczem. I got to bed. Dostałem się do łóżka, ale to oznacza, że poszedłem do łóżka, tak? Bo opisuje przeszłość. Proszę zwrócić uwagę. Cały czas czasownik get, got, got. W trzeciej formie, a może też przyjąć starą odmianę, formę gotten, ale już się rzadko używa, raczej to jest get, got, got. Ponieważ tutaj opisujemy historię w przeszłości, opowiadanie, w związku z tym stosujemy co? Trójkę z naszego six-pack. I got to the point. Doszedłem do momentu, do punktu. I got to the point that it's time to finish this film, this movie, this presentation, this lesson. So I got through everything.
czyli przeszedłem przez wszystko. I hope, mam nadzieję, that you got a lot of information today. Że otrzymałeś, otrzymałaś, albo wy otrzymaliście dużo informacji. A lot of information. Przypominam, information nie ma liczby mnogiej. I życzę wam, abyście używali takiego uruchamiacza w jak największej ilości sytuacji, jeżeli nie wiecie, jak inaczej coś powiedzieć. Być może ładniej, ale ważniejsze jest, żeby być skuteczny. So, get going with your English. Dalej, przyjdźcie do przodu ze swoim angielskim. Dziękuję serdecznie i po lewej stronie widzicie miejsce, gdzie można kliknąć, aby zasubskrybować kanał. Zapraszam serdecznie. Po prawej stronie macie link do innych filmów, które w jakimś sensie nawiązują do tego, o czym żeśmy mówili. A póki co, good luck, get going. Krzysztof Sarnecki, Quest for English.